Połączenie Orlenu z PGNiG stało się faktem. Dziś fuzja tych podmiotów została potwierdzona wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym powstała największa firma w Polsce, która będzie w przyszłości decydować o bezpieczeństwie energetycznym naszej ojczyzny. Przejęcie polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu po wcześniejszym przejęciu grupy Energa oraz grupy Lotos. Dziś sąd dokonał zarejestrowania połączonego podmiotu. Jesteśmy jedną wielką, silną polską narodową firmą. Zaczynaliśmy w momencie, kiedy Skarb Państwa miał około 27% akcji w Orlenie. Dziś Skarb Państwa ma bez mała 50% akcji w Orlenie. Może gwarantować w pełni bezpieczeństwo. Koncern wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, wskazuje premier Mateusz Morawiecki. Ta wielka, nowo utworzona firma z tych trzech podmiotów, a ostatnio integrująca PGNiG z Orlenem, będzie miała bardzo pozytywne przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, na zdolności inwestycyjne i do zdolności do wdrażania najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które tak bardzo polskiej gospodarce są potrzebne. Korzyści z połączenia podmiotów to nie tylko poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zwraca uwagę ekonomista profesor Wojciech Piątek. Z drugiej strony odwrócenie procesu, który eufemistycznie nazywaliśmy w latach 90. prywatyzacją, wtedy kiedy prowadzono do destrukcji struktur gospodarczych w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że tego typu koncerny funkcjonują we wszystkich, w wielu państwach na świecie i właśnie rządy kontrolują koncerny paliwowo-energetyczne z tego powodu, że to jest bezpieczeństwo. O tym, jak jest to ważne, pokazała sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się po wybuchu wojny na Ukrainie. Orlen przez ostatnich 5 lat zabezpieczał Polskę i region w ropę. Prowadziliśmy badania, kontakty, zawieraliśmy umowy z koncernami międzynarodowymi i dzięki temu jesteśmy jednym z pierwszych koncernów, który najbardziej zabezpieczył się w zakresie dostaw ropy. W trakcie wybuchu wojny dywersyfikujemy 70% ropy do naszego systemu. Zabezpieczamy bezpieczeństwo paliwowe nie tylko Polski, ale całego tego regionu Europy. Dzięki połączeniu podmiotów rośnie także potencjał inwestycyjny koncernu. Duży może więcej. Duże firmy mogą więcej zrobić w zakresie inwestycji. Mają dostęp do tańszego kapitału. Mogą więcej środków przeznaczyć na badania i rozwój. Koncern powstały z połączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, ma potencjał europejski.